Większość społeczeństwa żydowskiego wyraża zadowolenie, że do Wilna wkroczyli Litwini. Takie słowa 28 października 1939 roku po zajęciu Wilna przez Litwinów padły z ust Jakuba Wygockiego, byłego posła polskiego Sejmu i przewodniczącego Koła Żydowskiego. Wygocki kilka dni później bez najmniejszych skrupułów zrzekł się polskiego obywatelstwa i przyjął litewskie. Warto znać te słowa, mówiąc o postawie Żydów wobec polskiego państwa we wrześniu 1939 roku.